Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Jakoś tak chciałam sobie umilić ten poniedziałek, żeby zacząć dobrze ten tydzień, więc odwiedziłam moje ulubione miejsce, czyli giełdę kwiatową tutaj u nas w zasadzie za Lublinem na Lizówce. Tam zawsze kupuję kwiaty, tam zawsze kupuję te duże wiązanki eukaliptusa, bo też często pytacie, więc to jest to miejsce. To tak, jak wracałam do domu, zrobiłam taki szybki przystanek. Teraz się ogarnę, bo mam jedną wideorozmowę, więc padałoby trochę nałożyć makijażu. Mam buzię po retinolu, bo jesień to dobry czas na wprowadzenie takich składników. To myślę, że wszystkie już wiecie o tym dobrze. Ja, jeżeli chodzi o retinol, stosuję w dalszym ciągu ten od PH Doctor, który powstał wspólnie we współpracy z Anią Inti Skin. Obie panie uwielbiam i bardzo cenię, jeżeli chodzi o wiedzę o kosmetykach, o skórze. Bardzo dobry produkt. I to jest, tutaj mamy stabilną formę retinalu 0,1. Procent. Ja już praktycznie jestem na denku, już tak końcówka mi została, jeżeli chodzi o ten produkt, ale jestem absolutnie nim zachwycona, jeżeli chodzi o poprawę realną kondycji skóry. I powiem Wam, że jeżeli zastanawiacie się nad jednym składnikiem, który chcecie włączyć do pielęgnacji jesienno-zimowej, to gorąco polecam właśnie retinol albo retinal. Retinol czy retinal to wiadomo, że to są witaminy młodości, więc jeżeli idziecie w kierunku pielęgnacji anti-aging, to jest właściwy kierunek. Gorąco polecam konkretnie ten produkt. Natomiast jeżeli chodzi o retinol, też wydaje mi się, że warto skupić się na tym i zastanowić, jak go używać, bo przede wszystkim nakładamy go na noc, nakładamy go na suchą twarz, czyli jak umyjecie buzię żelem, czy zrobicie demakijaż, to musimy chwilkę odczekać, żeby ta skóra była całkowicie sucha. Później nakładamy wielkość taką jak groszek tego kosmetyku, rozprowadzamy na całą twarz, później ten produkt rozprowadzamy na buzi i czekamy około pół godziny. Dopiero wtedy nakładamy krem nawilżający. I ten krem ma być taką kołderką dla Waszej buzi, żeby zmniejszyć też ten efekt podrażnienia i przesuszenia, który potencjalnie może wystąpić po retinolu czy po retinalu. Dlatego też zawsze ta kołderka z kremu musi być. Oczywiście można stosować metodę na kanapkę, czyli nie nakładać na suchą skórę, natomiast u mnie, jeżeli chodzi o moją skórę, personalnie najlepiej sprawdza się ta metoda, żeby nakładać retinal na suchą skórę, odczekać i dopiero na to jakiś dobry krem nawilżający. Wiecie, że ja uwielbiam ten od marki Physiogel. Tutaj mam w dłoni ten codzienne nawilżanie. On zdecydowanie jest w mojej łazience cały czas. I to jest fajna opcja, jeżeli sięgacie jesienią i zimą po aktywne składniki, po składniki, które nie lubią dodatkowych, jakichś takich skomplikowanych dodatków. Mówię tutaj o składnikach w kremach, czyli jeżeli nakładacie intensywne serum, na przykład z retinalem, z retinolem, z kwasami, z witaminą C nawet, jakąś intensywną, czyli te sera i te ampułki są bardzo mocno skoncentrowane, to czasami naprawdę potrzebny jest jeden dobry produkt nawilżający, który oczywiście domknie całą pielęgnację, ale nie będzie naładowany składnikami zapachowymi, nie będzie komedogenny, nie będzie jakiś taki skomplikowany, będzie robił to, co powinien robić dobry krem nawilżający, czyli zapewniać długotrwałe nawilżenie, niwelować efekt takiej napiętej, pękającej skóry, utrzymywać to nawilżenie, ładnie się wchłaniać i być skutecznym przede wszystkim. I jeżeli szukacie takiego produktu właśnie do połączenia z na przykład innymi składnikami aktywnymi, to ja polecam gorąco ten od Physiogelu. Krem jest totalnie bezzapachowy, ale bardzo, bardzo skuteczny. Jeżeli chodzi o konsystencję, on jest też wydajny, dlatego że jest odrobinkę taka bardziej konsystencja z poślizgiem, więc nie musimy się martwić o to, że będzie jakoś się straszliwie kleił, nie wiem, jak kładziecie się spać do poduszki. On ładnie się wchłania, jest uniwersalny, ja często też używam go do dłoni, do stóp. Oczywiście retinol to jest produkt mocno złuszczający, więc ta skóra wrażliwa może być coraz bardziej, dlatego nie zapominamy oczywiście o SPF-ie. Ja używam teraz tego, bo kończę po prostu, ale myślę, że zimą, jak już będzie trochę chłodniej, przerzucę się na taką bardziej gęstszą formę, jak skończę ten. Więc nie chowamy filtrów do szafy, zostają z nami na jesień i na zimę, żeby zapewnić sobie ochronę przeciwsłoneczną. Jakich efektów możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o stosowanie właśnie takiego duetu retinal plus dobry krem nawilżający? No przede wszystkim działanie w kierunku anti-aging, niwelowanie przebarwień, poprawa gęstości skóry, jej jędrności i napięcia i znaczące wygładzenie. I to jest taki składnik, który czasami ja tak też mam po kwasach nałożony na twarz,
dzień po rano widzicie realną zmianę, jeżeli chodzi o koloryt skóry, jeżeli chodzi o jej taką jędrność, jeżeli chodzi o jej blask, jeżeli chodzi o to, żeby przebarwienia były spłycone, zniwelowane, to da się zauważyć gołym okiem. Wprowadzam też ostatnio, słuchajcie, szczotkowanie ponownie, wracam w zasadzie do swojej pielęgnacji ciała, wspólnie z prysznicami zimno-gorąco. Do tych pierwszych trudno jest mi się przekonać, bo powiem Wam, że nie jest to wcale taka przyjemna rzecz, jak wszyscy mówią, że skakują, morsują, wiecie, siedzą w tych beczkach z lodem i stosują te prysznice naprzemienne, czyli ciepłe z zimnymi. Na razie podchodzę do tego trochę jak pies do jeża. Nie jest to dla mnie w ogóle przyjemne, ale słyszałam, że to naprawdę ma bardzo pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o jędrność naszej skóry. Spróbuję w domowym zaciszu coś zadziałać. No i oczywiście wróciłam do szczotkowania ciała, szczególnie jeżeli chodzi o mnie, to tutaj uda, brzuch, pośladki, czyli górna część nóg. No i brzuch, który jednak po dzieciakach, ta jędrność jest jaka jest, ale stwierdziłam, że to też pomaga, jeżeli chodzi o ukrwienie, tylko uważajcie, jeżeli macie popękane naczynka albo żylaki, to chyba jest przeciwwskazanie, z tego co pamiętam, do szczotkowania ciała. W innych przypadkach, jeżeli chcecie sobie zapewnić jędrność, chcecie zapobiec wrastającym włoskom, też efekt peelingu, to gorąco polecam szczotkowanie. Ja szczotkuję się na sucho, po prostu przed wieczorną kąpielą, przed wieczornym seansem w łazience. Wykonuję szczotkowanie zawsze do góry, w tym kierunku. Nogi, pośladki, brzuch szczególnie. Tutaj ramiona raczej nie, bo to strasznie... To szczotkowanie powoduje mocne zaczerwienienie na takiej już troszkę bardziej delikatniejszej skórze, ale szczotkuję się, mam takie postanowienie, żeby listopad i grudzień przyłożyć się do tego i w miarę możliwości robić to regularnie, więc takie mam postanowienie i wtedy ocenię, czy ta jędrność skóry, łącznie z oczywiście dietą i ogarnięciem tematów zdrowotnych i ruchowych, przyniesie jakieś zadowalające efekty, bo słuchajcie, zostało nam 2 miesiące do końca roku, więc... Wykorzystajmy je na wszystkie postanowienia, które miały być zrealizowane, a nie zostały. No i później oczywiście po szczotkowaniu ciała, po prysznicu, w dalszym ciągu stosuję ten balsam od Physiogel. To jest ten taki codzienny balsam o takiej bardzo, powiedziałabym, śmiesznej konsystencji, bo on jest dosyć płynny, natomiast genialnie nawilża, super się wchłania. Ja jestem ogromną fanką, kończę drugą butelkę i uważam, że jest naprawdę świetnym produktem. W dalszym ciągu idziemy w kierunku redukcji napięcia, redukcji tego efektu suchości po wyjściu spod prysznica czy z wanny i szukamy takiego komfortu, ukojenia dla naszej skóry. On się szybciutko wchłania i macie uczucie komfortu, nawilżenia, a nie ma tego efektu tłustości, za co ja te produkty uwielbiam. To tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o jesienne zmiany pielęgnacyjne, to zdecydowanie działamy w kierunku szczotkowania i retinolu, ale to wszystko w towarzystwie dobrego nawilżenia. I oczywiście nie zapominamy o SPF-ie, szczególnie jak używacie kwasów, wchodzicie na lasery. Ja mam w planach pójść teraz na laser, ten, którym byłam rok temu i naprawdę fajne efekty widziałam, na Harmony XL Pro, jeżeli chodzi o zamykanie naczynek i złuszczanie, ale tutaj też muszę to ogarnąć z właśnie tym retinalem, bo nie można iść na laser stosując retinol, trzeba zrobić sobie przerwę, bo co za dużo, to niezdrowo, jeżeli chodzi o to złuszczanie. Natomiast SPF zostaje z nami. Mam w planach ogarnąć szafy dzieci, ale to tak naprawdę, słuchajcie, od serca, dlatego że już szafy zostały uzupełnione o te takie jesienne rzeczy, typu ubranka, buty, wiecie, no na sezon, które są potrzebne, a jeszcze nie miałam czasu, żeby zająć się tymi szafami tak od serca i posegregować rzeczy, które już są za małe. I oprócz tego, że ja oczywiście ubrania po dzieciach regularnie oddaję, jak tylko gdzieś słyszę, że jest potrzeba, to idą dalej w ruch, ale też ostatnio słyszałam o czymś takim jak ekozwrot w InPoście, nie wiem czy znacie coś takiego, że można po prostu zapakować odzież, zabawki, obuwie na przykład. One oczywiście powinny być tak jakby w dobrym stanie, nie jakieś tam rozpadające się, ale fajny jest ten ekozwrot, bo dostajecie tak naprawdę kod nadania, zanosicie do paczkomatu i te rzeczy dostają drugie życie. No i mam też plan ogarnąć w końcu taras na jesień, dlatego że już jest czas najwyższy. Już to powinno być zrobione dużo wcześniej, bo te poduszki
po prostu niepotrzebnie się niszczą na tej pogodzie aktualnej. Chociaż i tak nie jest tragicznie, jakoś fatalnie, dramatycznie, huraganów nie było, no ale wiecie, już wypadałoby to wszystko pochować. A wieczorem mamy plan udać się do takiego fajnego miejsca w Lublinie, które powstało. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta gastrostrefa, nazwijmy to gastrostrefa, w Lublinie się rozrasta, powstaje tyle fajnych miejsc i powstało ostatnio takie miejsce Raj Utracony, tutaj u nas w Lublinie na Leszczyńskiego. Ono są bardzo fajne propozycje i interesujące. Sam lokal też jest interesujący, prowadzony przez osobę, która jest naprawdę tutaj znana, jeżeli chodzi o gastronomię w Lublinie, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Porządki jesienne to już powinny być tutaj dawno zrobione, więc dzisiaj zabieram się, korzystając z okazji, że jest piękna pogoda, żeby pochować w końcu te rzeczy tutaj z kanap. To jest ten narożnik z IKEA, który mam już dłuższy czas. No i teraz tak, niestety te poduchy po sezonie wyglądają fatalnie, jak widzicie, więc to wszystko muszę wyprać, poduszki schować. Nie mam niestety miejsca, żeby schować te meble terasowe, więc nasza wspólna koleżanka Patrycja poleciła nam, w sensie mi i Kasi, żeby kupić zamiast takiego klasycznego pokrowca na meble, bo w ogóle okazuje się, że pokrowce na takie meble są bardzo drogie, rzeczywiście koło, nie wiem, 500-600 zł nawet, żeby kupić taki pokrowiec na auto. I że to sprawdza się równie dobrze, więc Patrycja, dzięki za trik. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Na ten moment zabieram się za ogarnianie poduszek. Pokazać, jaki ładny, troszkę mi się pomógł, ale więc jaki ładny ten eukaliptus udało mi się znaleźć, taki drobny, bo zazwyczaj jest taki gruby, a ten jest taki bardzo delikatny. No i mamy też tutaj coś takiego, to jest w ogóle ostrokrzew i ta roślinka może Wam się kojarzyć ze świętami Bożego Narodzenia, natomiast on jest dostępny już od października i uważam, że do takich jesiennych kompozycji, nawet w połączeniu z eukaliptusem, powinien sprawdzić się spoko. Wiadomo, że jakoś tak jesień nastraja melancholijnie, więc stwierdziłam, że nie kupię świeżych tulipanów, chociaż były, czy róży, ale zrobię taką troszkę bardziej jesienną kompozycję, więc stwierdziłam, że ten ostrokrzew, a był w bardzo dobrej cenie, przyda mi się jako taki delikatny akcent kolorystyczny, więc no i mam dwa wazony, oba są z Iska, ten taki duży brązowy i ten jasny kamionkowy, ale wydaje mi się, że chyba do tego brązowego będzie bardziej to wszystko pasować, jakoś tak jesiennie mi się kojarzyć. Ten jest też ładny, bardzo taki minimalistyczny, ale wydaje mi się, że ten brązowy będzie lepszy. No ale teraz zaraz zobaczymy, czy to, co ja mam w głowie, to się w ogóle pokryje z rzeczywistością. Jak w noże, ale nie zatrzyma mnie to przed tym, żeby pokazać Wam jak zwykle cudowny przepis, a na serio, tak już poważnie mówiąc, to jest najlepsze risotto, jakie ostatnio jadłam. Kremowe, absolutnie cudownie serowe i z użyciem jednego z moich ulubionych surowców jesiennych, czyli dyni. I jest to risotto z dynią z gorgonzolą. Za chwilę pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Wrzucę Wam też w opisie przepis, jeżeli chciałbyście poczytać, a nie słuchać mnie. Wychodzi absolutnie rewelacyjnie. Jadło już kilka osób to danie i każdy mówi, że smakuje jak w knajpie. Więc muszę się z Wami podzielić tym przepisem, bo jem cały czas. Robię, uzupełniam, jem i tak w kółko. Sam fakt, że jest z dynią, też do mnie przemawia, bo ja dynię uwielbiam. Zupa dyniowo-batatowo-marchewkowa to jest moja ulubiona. Więc zaczniemy wszystko od przygotowania dyni, bo będziemy ją gotować.
moi drodzy, zaplanowałam sobie dzisiaj, że będę vlogować, więc witajcie, mimo że okoliczności nie sprzyjają, nie mam prądu, więc jest lekki paraliż i trochę to przerażające, bo tak właśnie z Kasią sobie siedzimy, rozmawiamy, że nagle nie ma prądu i no jest totalny paraliż, nie ma co ugotować, nie ma jak loka zakręcić, nie ma jak wyjechać z domu, bo brama przecież garażowa i brama wjazdowa to jest wszystko na prąd. Oczywiście wiem, że awaryjnie można ją otworzyć, no ale tak jakby nie idźmy aż tak daleko. No i jest jakiś paraliż, nie można nic ugotować, podgrzać, mięso się rozmraża, lodówka się rozmraża i powiem Wam, że nie wiem, czy też tak macie, ale ja nie dostaję nigdy żadnych komunikatów z PGE, że no jutro przewidziany brak dostaw prądu od, nie wiem, 8 do 15. Nigdy czegoś takiego nie było i trochę byłam dzisiaj rano zdziwiona, że ja tu wiecie, chcę wyjeżdżać, dzieciaki pozawozić, a tu klops! I dlatego, że dzisiaj prądu brak, musiałyśmy trochę zmienić z Kasią plany, ale przyjechała, uratowała mnie z kawą. Natomiast tutaj za mną już podgrzewam obiadek. Na szczęście mam awaryjne rozwiązania w domu i podgrzewam tutaj obiad dla nas na takiej gazowej kuchence. Ona jest z Allegro, bardzo tania, na takie wkłady. I w takich awaryjnych sytuacjach naprawdę przydają się takie rozwiązania, więc jednak kuchenka na gaz musi być. To jest też fajna sprawa, jak jedziecie, nie wiem, na jakiś kemping czy namioty, bo można to spokojnie sobie zabrać, tym bardziej, że to jest właśnie na tą taką butlę i podgrzać jedzenie. Więc to nas dzisiaj ratuje, bo by było jedzenie zimnego ryżu, a tak przynajmniej będziemy mieć ciepły obiad. Kasia tutaj intensywnie skupiona mina. Myślałam, że coś do mieszkania. Patrzyłam tutaj maila, ale tak sobie jeszcze wskoczyłam na buty Emo. Strasznie podróżowy. A to powiedz, co to za leczo w ogóle? Leczo robiłaś to jest, wczoraj? Nie, to robiłam na początku tygodnia, ale jest zawykowane, więc idealne. Jest to leczo z kiełbasą wiejską i z boczkiem. Cebula też jest, papryka czerwona i żółta i cukinia. Jesteśmy z Kasią w poszukiwaniu tutaj różnych rzeczy z drugiej ręki, w takim fajnym miejscu, gdzie mamy bardzo dużo mebli, sprzętu, wyposażenia z drugiej ręki, czyli książki, rzeczy używane. Ubrania, bibeloty. Uwielbiamy takie rzeczy. To jest w ogóle highlight dzisiejszego dnia, więc idziemy, zobaczymy, co fajnego znajdziemy i damy znać. Jak jesień, to oczywiście świeczki, więc odpaliłam moją ulubioną o takim bardzo fajnym, głębokim zapachu. To jest świetna mieszanka zapachowa. Palo Santo obok, bo ostatnio mi nie wchodzi totalnie. Spray lawendowy, ale to przed samym spaniem i mam zamiar zasiąść do takiej książki. Bardzo ciekawy, interesujący tytuł. Jaszczurka, pawian i mądra sowa, czyli dlaczego niegrzeczne dzieci nie istnieją. Bardzo dawno, w sensie zrobiłam sobie jakąś taką przerwę od tych wszystkich rodzicielskich poradników, ale stwierdziłam, że ten tytuł mnie tak trochę jakoś, wiecie, zaintrygował. Może tak podchodzę z dużym dystansem do tego, że to jest przełomowy poradnik,
Zaczęłam czytać już tą książkę i na ten moment wydaje się być naprawdę fajna, dlatego że na początku są fakty o mózgu, o tym mózgu emocjonalnym, o mózgu gadzim, czyli o czystej nauce. Ja lubię takie podejście do na przykład wyjaśniania różnych zachowań dzieci, więc zabieram się za czytanie. Z Wami się, dziewczyny, już żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiejszego vloga, takiego jesiennego, i widzimy się w kolejnych. Ja już w szlafroczku. Pa!